Cześć! Sezon sandaczowy w pełni, dlatego dzisiaj temat wędek sandaczowych. Przedstawię Wam dzisiaj kilka modeli spośród szerokiej oferty wędzisk Savage Gear. Pierwsza sandaczówek, Custom Fast Shad o długości 258 cm i ciężarze wyrzutu 3-16 g. Wędzisko nieco dłuższe niż klasyczna sandaczówka, ale właśnie stworzone dla miłośników łowienia długimi wędziskami. Ciekawostką jest uchwyt kołowrotka ze specjalnym otworem, dzięki czemu na blanku możemy trzymać palec i czuć dokładnie każde branie. MPP2. Zupełnie nowa odsłona wędek, które już znacie, wzbogacona o wiele nowych modeli, w tym doskonałą sandaczówkę o długości 221 cm i ciężarze wyrzutu 7-23 g. Wędka niebywale szybka, docenimy to podczas brania z opadu, kiedy w tempo wetniemy się sandaczowi w pysk. Black Savage to kolejna z doskonałych sandaczówek, 228 cm, 5-20 cm ciężar wyrzutu. Na pierwszy rzut oka wędzisko wygląda na bardzo lejące się, ale docenimy to pod dużym sandaczem, którego uda się wyholować dzięki zapasowi mocy. Roadrunner to klasyczny travel, czteroczęściowa wędka, którą zmieścimy do każdej torby podróżnej. 213 cm, 3-16 cm ciężar wyrzutu. Roadrunner zbudowany jest na bardzo czułych blankach, solidna konstrukcja, którą znacie z wielu naszych wędzisk. Wędka Finesse, najkrótsza z sandaczówek dzisiaj prezentowanych, zaledwie 202 cm i ciężar wyrzutu 7-25 g. Fineska to klasyczna, mocna i szybka przy tym pałka, stworzona do walki z największymi drapieżnikami. Miałem przyjemność łowić wszystkimi prezentowanymi dzisiaj wędziskami, ale osobiście preferuję dwie serie. Przede wszystkim wędka Finesse, ponieważ jest bardzo krótka. Poza tym jest to wędka bardzo szybka, co ma kluczowe znaczenie przy łowieniu sandaczy. Drugi mój typ to Black Savage. Ta wędka naprawdę ma coś w sobie. Jest bardzo uniwersalna, łowię przynętami w przedziale 10-30 g i ciągle doskonale czuję każdy ruch przynęty.